Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Diablo 4. Jesteśmy zamknięci we własnym umyśle. Lilith chciała nas przekabacić na swoją stronę, no my jako dzielni bohaterowie nie daliśmy się. No i teraz pomaga nam Mefisto we własnej osobie, żeby się wydostać z tej matni, z tej pułapki. Jak nam to pójdzie, to zobaczymy dzisiaj w odcinku, na który serdecznie zapraszam. Okej, to idziemy dalej. O, ale poleciał. Skok niczym na... Może gdzieś tu czai się ten stary wilk. O-o. Chcesz podążać za Mefistem, ale za mną nie. Naprawdę jesteś aż tak głupi. Nie służę żadnemu z was. Co zaproponował ci mój ojciec? Wojnę. Odpowiadaj. Prawda, że będziemy wrogami. O dziwo. Nie? Tylko głupiec rzuci mi tarmatkę. O, brol. No, ten skok był taki niczym jak na księżycu, nie? O, tak, dokręcając myśl. Rida, Eliasz. Nie dać się uderzyć. O. Na darmo poświęcasz swoje życie. Los Mefista jest już przesądzony. Nic nie jest jeszcze pewne. Dlatego wciąż próbujesz mnie przekonać. Wdzięczny to. Zmienię twoje życie w koszmar, aż zaczniesz płakać. Kurczę, ale bije. W sensie te meteory się iść spokojnie nie da. O-o, Astaroth. Kurczę, przyzwała wszystko. To się da. Czy dosłownie, czy przenośni. A gdzie reszta? O, oba już są ranni. A ten to chyba nie żyje w ogóle. Ugh.
Przyszedłeś, żeby mnie tu pochować, pytlaku? Za stary jestem, żeby cię stąd taszczyć. Zabierz rękę i daj mi spojrzeć. Od lat nie słucham twoich rozkazów, Loracie, więc teraz też nie zamierzam. Mogłeś przyjść do mnie zamiast do katedry. Dzieliłbym z tobą trudy. Pomógłbym ci. Nie. Może wtedy inaczej potoczyłyby się losy z Kozglen i Orina. Myślisz, że zrobiłem wystarczająco? Przykro mi z powodu Donana. Co się stało, to się nie odstrani. Dowiedziałeś się czegoś dzięki oku? Lilith próbowała mnie uwięzić. Wcześniej widziałem, jak przechodzi przez wielkie morze ognia. Za nim leży królestwo jej ojca. Czyli to koniec. Nie możemy się teraz poddać. Mamy kamień. Co teraz zrobimy? Nie wiem. Ja zawsze zakładałem, że jeśli nie przeżyję, to ty wszystko zakończysz. To twoja pewność nas prowadziła, nie moja. Zaufaj instynktowi. Tylko dzięki niemu dotarliśmy tak daleko. Grają po emocjach, nie powiem. Oj, grają. Dobra ta kampania jest, podoba mi się. Nie wiem, czemu ludzie tak mocno krytykowali. Chyba dlatego, że są głównie właśnie skupieni na multiplayerze, który podobno na początku był dość słaby. Przyzwyczajeni do zawartości sezonowych i tak dalej. Mogli oczekiwać czegoś więcej. Oddał wszystko. Dom. Syna. I na co to było? O! Mefisto. Wróciłeś. Dobrze. O czym on mówi? Ten stwór pomógł mi uciec od Lilith. Zaraz. Czytałam o takim wilku. Nie. Mefisto. Zaufałeś najwyższemu złemu? Zaufanie nie miało z tym nic wspólnego. Zadecydował rozsądek. Weź z niego przykład. Jeśli Lilith zdobędzie moją esencję, sanktuarium upadnie. Co proponujesz? Żadnych układów. Chcę tylko pomóc. To portal do katedry nienawiści. Ale musicie się śpieszyć. Lilith jest już prawie na miejscu. No to hop. Służyłeś przed Lilith, ale jest już blisko.
co dalej? Możemy zastawić pułapkę. Odwrócę jej uwagę, a ty uwięzisz ją w kamieniu dusz. Tak, to mądry plan. Zostaw mi kamień. Zadbam o to, by Lilith już nigdy nie nawiedzała waszego świata. Wy wrócicie do domu. Ja zostanę w piekle. Tak, jak być powinno. No, chyba raczej byś zabrał jej esencję. No, w Trójce mieliśmy okazję stanąć u wrót niebios, tu stajemy u wrót Katedry Nienawiści. Sytuacja zgoła podobna, a taka odmienna. Ale ciemno. Ja pierdzielę. Coś mi tu nie pasuje. Mefisto doprowadził cię do tego punktu. Jesteśmy w jego królestwie. Na pewno powinniśmy robić to, czego chce. No i tak właściwie... Jest większym złem od Lilith. Chcesz użyć kamienia na nim? Przemyśl to. Ta ścieżka doprowadzi do upadku nas wszystkich. Czyli trudno odmówić jej logicznego podejścia. Jedna z postaci trzyma księgę oprawioną w ludzkie ciało. Na każdej stronicy umieszczono wysuszoną twarz śmiertelnika. Upiorne oblicza zdają się szeptać w twoim umyśle o straszliwych czynach, atakach przemocy, zemsty i deprawacji spowodowanych przez nienawiść. Przepraszam. Dobra, idziemy dalej. Tam pewnie druga taka księga jest. Tron nienawiści. O, tu już jesteśmy na miejscu. To jest... Mefisto? Boi się. To może zadziałać. Uwięzimy Mefista w kamieniu i wrócimy do Lorata. Wtedy zapieczętujemy bramy piekieł i zamkniemy za nimi Lilith. Dorwie was, nie zdołacie jej uciec. A jeśli będę uwięziony w kamieniu, to gdy już to zrobi, odbierze mi moc. Nie pozwól, by nienawiść do mnie zaślepiła cię. Neyrelo, jeśli chodzi o Mefista, nie mogę sobie ufać. Ale tobie już tak. Rób, co uważasz za słuszne. Od tego, co zdecydujecie się teraz zrobić, zależy wasze życie i los ludzkości. Ona chyba poniekąd w sobie też zapieczętuje. Oby to zadziałało. Chodźmy. Lilith będzie nas ścigać. Muszę to zakończyć. Znajdę Lorata. Naprawimy to. Będziemy na ciebie czekać w kaplicy. Tylko masz wyjść z tego wszystkiego żywy. Jasne? Ciekawe jest to, że mimo wszystko Mefisto otworzył jej portal.
Znamy cię tylko z legend. Okej. Jakby niczego innego się nie spodziewam. Nie jestem jeszcze gotowy. O, poleciała. O. Kurde, bolało. Gdzie ona? Chodź tu. Po tobie. O. A czy bym na pewno? O. Się trochę, kurde, transformowała. Taka brzydsza jest. Nie mogę jej atakować. O nie. Uciekła. Biją tam. Kurde. A da się ją w ogóle zabić? Czy tak jak najwyżsi źli, zawsze gdzieś tam ta esencja zostanie? Będzie można ją przywrócić? A Starot też wrócił, przecież wpuścił ją do piekieł. Sanktuarium miało być schronieniem przed odwiecznym konfliktem. A jednak znów wrze. Dałam wam wolną wolę. A wy ją zaprzepaściliście. Zmarnowaliście na krucjatę, której nie rozumiecie. Wybraliście tyranię zamiast wolności. Marne dziedzictwo dla mego daru. Beze mnie nie odnieślibyście zwycięstwa. A jego koszt i tak was przerośnie. Chyba jednak nienawiść przed nią przemawia. Się posypało. Zobaczmy z ciekawości. Co my tu mamy? Objęcia matki.
Jeśli umiejętność główna trafi 4 lub więcej wrogów, zwrócona zostanie równowaga 45 kosztów za pozałóg. Aha. O, dwa takie same. Ale nie takie same. Kiedy znajdujesz się na obszarze własnej zamieci, no to mieliśmy już podobny. Gdy używasz umiejętności, odzyskujesz 1 zdrowia, gdy masz więcej niż 5, ta premia się podwaja. Żywotność niezła. No dobra, idziemy. Padło, ale się nie roztrzaskało. Krawędź artefaktu jest popękana, lecz on sam wciąż pulsuje magią. Na powierzchni oka migocą obrazy rodem z krainy koszmarów. Dokonało się. To już koniec, Lilith. A gdzie jest Nereila? Jest uwięziona w kamieniu? Nie. To Mefisto. Pomógł nam dotrzeć do Katedry Nienawiści przed Lilith. No tak. Maczał w tym palcu od samego początku, prawda? Musieliśmy zaryzykować. Spokojnie, rozumiem. Gdzie jest kamień? Nereila, nie wróciła do ciebie? Nie. A więc zapewne wyruszyła już do pustynnej kaplicy. Leć za nią. Szybko. Muszę zabrać Donana i zapieczętować za nami wrota piekieł. Nie chcę cię spowalniać. Sam nie dasz rady, przyjacielu. Weszliśmy tu razem i razem wyjdziemy. Tym razem naprawdę jesteśmy sami. Stwórcy sanktuarium, anioł i demonica, ojciec i matka nie żyją. Stworzyli nas na swoje podobieństwo. Ich konflikt jest częścią nas. Ale czy jest jakaś prawda w wizji Lilith? W tym szalonym pomyśle, że możemy uciec od odwiecznego konfliktu? A może dzieci powstające przeciw rodzicom są skazane na zajęcie ich miejsca? To nie są pytania dla starca. Nie zostało mi zbyt wiele czasu. To już nie moja walka. Mogę jednak pomóc podróżnikowi Nereli uniknąć losu Ratmy i pozostałych ofiar walki z niedoskonałością ludzkiej natury. Zajmiemy się tym, kiedy odnajdziemy Nerelę. Musimy. Oj. Odpoczywaj, dziewczyno, odpoczywaj, póki możesz. Niedługo znów ruszymy. Myślałem, że nam ucieknie. O, a nie ma jej. Zniknęła. Dlaczego na nas nie zaczekała? Czekajcie, tu jest jakaś szafa. O! Nie mogę tego tutaj zrobić. Nie topesz. A, uciekł. Mefisto może już mieć na nią wpływ. Nie. Potrzeba czasu, by spaczenie rozprzestrzeniło się z kamienia. Na pewno miała jakiś powód. Może poszła do krypty? Co się stało, to się nie odstanie. Jorin, Donan, tak wielu straciliśmy przez nienawiść. Nie możemy stracić też Nereli. Ruszajmy. Ale gdzie? O! Katedra. Loracenar! Czy to się nigdy nie skończy? Co jest? Józef? Co ty tutaj robisz? Zejdź mi z drogi. Przybywam po Horadrima. Możesz chwilę zaczekać? Będę chować przyjaciela. Wykopiemy mu grób w twoim imieniu. O, to miło. Ale kto wykopie wasze?
Zabić heretyka! Horadrimowie wykorzystali zakazaną magię, by sprowadzić na nasz świat wielkie zło. Wyplęcie ich z tego świata w imię Ojca i odzyskajcie Kamień Dusz. Aha, Pradia uciekła i nam tu bubu chce zrobić. Kurde. To małpa. Józef uratował mnie w Nowisku. Nie byli naszymi wrogami. Byli głupcami. Nie mam na to czasu. Ruszam do Skosglen. Donan zasługuje na to, żeby pochować go z synem. Sądziłem, że umarłym nic się nie należy, gdy żywi są w niebezpieczeństwie. Jego słowa. Całkiem mądre. Ale ja dałem słowo. Dlatego musisz jechać na północ. Od razu. Jeśli katedra jeszcze jej nie dopadła, Neyrella może być w drodze do krypty. Znajdź ją, a później spotkajcie się ze mną w posiadłości Donana. Gdzie nas niesie? Gdzie nas niesie? Tutaj. To jednak będzie jakiś... A, wiem, która to krypta. Krypta Horadrimów pewnie. Dobra, idziemy. Wiem, co widziałam. Miała rogi jak u bestii. Przechodziła właśnie tędy. Ścieżka łusek. To właśnie widziałam w odbiciach. Jesteśmy blisko. Jeszcze cię ocalę, matko. Obiecuję. Dowiem się jak. Zamierzacie mnie zostawić, prawda? Znajdziecie miejsce, gdzie się mną zajmą. Nie tego się spodziewałam. Ale nie traćmy nadziei. Ona mówi do siebie? I my to słyszymy? Musimy ją poszukać. No dobra, będziemy szukać. Myślałam, że już mnie trochę znasz. Jestem jak moja matka. Gdzie trop, tam droga. I będę nią podążać do końca. List zostawiła. Po niej śladu. Ale tego listu tu wcześniej nie było. Musiała go zostawić. Na pergaminie zapisano niezrozumiałe dla ciebie horadryjskie runy. No, to będziemy musieli z Loratem się spotkać. To idziemy.
Niestety słyszę, że wracasz sam. A no tak. Czyli to będzie koniec. Poświęciłam dużo czasu, by rozgryźć ten szyfr. Mam nadzieję, że pamiętasz, jak go odczytać, Loracie. Bo jesteś teraz ostatnim z Horadrimów. Moja matka chciałaby, żebym została z tobą. Wierzyła, że Horadrimowie znają wszystkie odpowiedzi. Nie wiem, czy rozpoznałaby mnie w osobie, którą się staje. Sama została mrocznym wędrowcem w sumie. Trudno mi teraz o niej myśleć. Ale potem przypominam sobie ciebie i Donana. Nie byliście wszechwiedzącymi Horadrimami. Byliście zgorzkniali. Pełni niepewności. Byliście też dla mnie przyjaciółmi. Ta świadomość pozwala mi iść dalej, chociaż przede mną daleka droga. Wasza niedoskonałość dała mi nadzieję. Tak potrzebną, by stawić czoła temu, co nadchodzi. Jemu i jego braciom. Nie wiem, ile czasu mi pozostało, ale musi istnieć jakaś odpowiedź. I muszę ją znaleźć. Sama. Wiem, że chciałbyś iść ze mną, ale dość ludzi zginęło przez moją nieostrożność. Nie mogę ryzykować, że ciebie też to czeka. Bo jeśli się mylę, świat będzie cię potrzebował, by przetrwać i naprawić moje błędy. Wiem, że nie to chciałeś usłyszeć, ale nie możesz się poddać. Nie tym razem. No, moi drodzy, udało się zakończyć tą kampanię. No, czy długo, czy krótko? Powiem szczerze, dłużej niż się spodziewałem po różnych tam opiniach. Na pewno kampania była dużo lepsza niż ludzie mówili. Była całkiem dobra. No i jeszcze ten
ta końcowa puenta, która otwiera drogę do dodatku. No, informacje o dodatku już znamy, Vessel of Hatred. Niedługo już będziemy mieli okazję zmierzyć się z samym Mephisto. No, czekam na to ze zniecierpliwieniem. No, tymczasem chyba się będziemy żegnać. W tym momencie kończymy tą serię. Zapraszam was do innych. No i czekamy na dodatek. Do zobaczenia. Cześć.